Gdyby jednak weszła w życie ustawa ACTA, w świetle prawa, wszyscy stalibyśmy się piratami. Ale ten kibic zawsze dopinguje, zawsze z nimi jest. Mimo wszystko, mimo wyników, mimo miejsca w tabeli i nawet mimo warunków atmosferycznych, no. Just stand.
To teraz nieco chłodniejszy sketch, dlatego gorące brawa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj na trasach biegowych, norweskich trasach biegowych, gdzie będą rywalizowały nasze biegaczki. Dzisiaj rozpocznie się bieg w dyscyplinie dowolnym klasykiem na 10 km, dlatego już oczekujemy na nasze zawodniczki. Widzimy, zbliża się nasza rodaczka Justyna Kowalczyk. Brawo do Justyny. Oczywiście już widzimy, zbliża się na starcie największa rywalka, Marię Bierger. Mówiąc największa rywalka, nie miałem tu tylko na myśli umiejętności sportowych. Tak, zawodniczki widzimy. Szykują się już do startu i wystartowały, tak. Idą łeb w łeb, idą ramię w ramię. Na pierwszym zakręcie jednak wyprzedza Marię Bierger, nasza rodaczka. Wysuwa się na prowadzenie, tak. Dojeżdżają do serii zakrętów. Uwaga, trzy lewe dni. Prawy przez szczyt. Uwaga, hopa. Tak, mijają teraz miejsce, gdzie mogą podbiegać. Nasza rodaczka, wiemy, robi to bardzo dobrze. Tak, i wyprzedza Marit, wyprzedza Marit. I teraz jest, zbliżają się do zjazdu, zbliżają się do zjazdu. Tak, znowu Justyna prowadzi. Widać, serwismeni spisali się bardzo dobrze, nawet posporowane, ale Marit jest bardzo spięta, jest bardzo zdenerwowana. Co się dzieje? O! Widzimy, rozluźniła się nam Marit. I to od razu dodało jej prędkości. Tak, wyprzedza Justynę. Niestety wyprzedza Justynę. No, zjechały zawodniczki, zbliżają się do miejsca, gdzie mogą zmienić narty. Ciekawe, czy skorzystają z tej opcji. Tak, widzimy, zawodniczki obydwie zbiegają z trasy, skorzystają z opcji, ale zaraz. Gdzie one pobiegły? Mam informację, że Marin pobiegła na siłownię, wzięła 80 kg na klatę i zrobiła 15 powtórzeń. A Justyna? Tak, Justyna skręciła i pobiegła do Raiffeisen Bank po ekspresową pożyczkę 5 minut. I tak, ekspresowa faktycznie jest ta pożyczka, gdyż zawodniczki obydwie są już na trasie. No, zbliżamy się coraz bardziej do finiszu. Przed nami finisz. Idą łeb, łeb. Idą łeb, łeb i tak, Justyna zwycięża. Brawo dla naszej dodatki. Tak, Justyna wygrywa. Cieszy się. Marik jest bardzo zmęczona. Ale co robi Marik? Widzimy, że jak zwykle Mari musiała się nieco wspomóc. Tak zakończył się bieg na 10 km dowolnym klasykiem. W tym momencie chciałbym, żebyśmy przenieśli się teraz pod skocznię, gdzie znajdują się nasi następcy Orła z Wisły, którzy rywalizują na Mamucie. Jest tam nasz wysłannik Bartosz. Mamy tam wysłannika Bartosza. Cholera. A, Halera! Tak, dlatego Bartosz, serdecznie Cię witam, pozdrawiam i oddaję Ci głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z podskoczni Mamuciej, gdzie właśnie odbył się indywidualny konkurs Pucharu Świata Skoków Narciarskich. Biegłem tutaj, dlatego taki zsiajany jestem. Proszę Państwa, za chwilę porozmawiamy ze zwycięzcą dzisiejszego konkursu. Panie i Panowie, już się do nas przyciska, już do nas idzie. Przed Państwem Piotr Żyła! Dzień dobry, witam Cię Piotrek. Mam parę pytań do Ciebie. Powiedz nam, jak to zrobiłeś, jak to się stało, że w dniu dzisiejszym dwa razy przeskoczyłeś skocznię? No wiesz, dupa na buty, garnik z produku fajeczka i poleciało! Piotrek, twoje poczucie humoru jest oślałamiające. Tak więc... Drugie pytanie, pytanie standard. Powiedz, czy zamierzasz świętować? No tak, mieliśmy taki plan. Zamierzamy świętować w towarzystwie Sztoka. To znaczy Skocha! Piotrek, to zwykłe przejęzyczenie, czy tak naprawdę zamierzasz? Oj, bo głupio pytasz. Piotrze, tutaj wszyscy trzymaliśmy za ciebie kciuki, żebyś nie spalił się przed drugim skokiem. I jak widać, pomogło. No, dzięki wszystkim, no tak, no pomogło. Nie spaliłem się przed drugim skokiem, bo jak wszyscy wiemy, za każdym razem zjarałem się już przed pierwszym. Dobra. Jeszcze taka informacja, nie wiem, czy ważna dla Ciebie. Dostałem właśnie komunikat z Norwegii, gdzie Justyna Kowalczyk zajęła pierwsze miejsce w biegu na 10 km. Czy masz do niej jakieś słowa gratulacji? O, bardzo się cieszę, tak, gratuluję Justyna, o, w tym wypadku.
chyba jej flaszkę postawię! Drodzy Państwo, następny sketch umieściliśmy w scenariuszu właśnie tutaj, ponieważ jest on takim troszeczkę miksem. Mówi trochę o sporcie, ale także i o emerytach. Witam Państwa bardzo serdecznie na gali boksu niedołężnego. Dzisiaj, to właśnie dzisiaj nastąpi starcie dwóch gigantów. I oto w pierwszym, w lewym narożniku powitajmy wielkiego zawodnika. Jest nim Andrzej Golona! Za chwilę.
Jestem tutaj po to, by przekonać mojego syna do przejścia na ciemną stronę mocy. Nie jestem Batmanem, Luke. Jestem twoim ojcem. Gdzie masz torbę? Jaką torbę? Na listy. Jestem tutaj po to, żeby przeprowadzić cię na drugą stronę. Stary, sam przejdę. A? Naprawdę? A co to? W szupinie na światłach sobie przejdę, nie? Ale mi chodzi o to, żebyś przeszedł na tą złą stronę. Ty, koleżko, co ty, z PiS-u jesteś? Nie wyglądasz taki trochę za wysoki, Kotry. Luke, po prostu pomóż mi przejąć władzę nad światem. O, tekstem trąciło, jakbyś od Donalda przyszedł. Jeżeli przyłączysz się do mnie, będziesz latał najszybszymi statkami w całej galaktyce. Batman, sorry, bez urazy. Ja za takie atrakcje to ja podziękuję. Mieliśmy taką jedną hankę, co za szybko jechała. I co? Budło! Ty, to tak jak ten wasz pilot, Han Solo. Dawaj! No, nie dawaj! No co, no to dawaj! Ale co dawaj? Dawaj! Co dawaj? No co, sam powiedziałeś. Han Solo. To w takim razie poznaj moją ciemną stronę! Chyba u Palikota cię tak urządzili, nie? Ty! A propos Palikota. Ja ostatnio tam na statku słyszałem taki dowcip, jak dzwoni ten poseł Biedroń do Janusza. Janusz odbiera, poseł za niego mówi: ty Janusz, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Na Grodzkiej? A Janusz mówi: nie, nie, w Krakowie. A nie, w Kaliszu. To w takim razie poznaj ciemną stronę mocy! Kurwa, chińskie. Poznaj białą stronę mocy! A, klęka na kolana, żeby zjeść banana, ty. Nie, fura Batmana jest już sprzedana. Pożysz ty twój! Pytanie do was wszystkich. Czy nie uważacie tak samo jak ja, że gwiazdy disco polo nie potrafią śpiewać? Umieją śpiewać? No niestety ja uważam inaczej. Ale to zupełnie tak samo jak u nas w kabarecie. Też nikt nie umie śpiewać. Nikt nie umie śpiewać, ale piosenkę chciał zrobić. No i musieliśmy losować, kto będzie śpiewał. Zagraliśmy w marynarza. Wyszło na Mateusza. Także rewelacyjnie będzie. No, ale Mateusz powiedział, że dedykuje tę piosenkę wszystkim studentom i ich prowadzącym. Zapraszam. Tak, jestem studentem, chciałem tę piosenkę poświęcić wszystkim innym studentom. Zaśpiewajcie razem ze mną. Widziałem ją, ona tu jest.
tej chwili wszystko chować muszę, bo podchodzi do mnie, będzie coś mówiła. O, otwiera usta i mówi, że ja widziałam ją, ona tu jest, wystaje za mankiet i dobrze to wiesz, że porwę ją i schowam w koszu na dnie. Ja widziałam ją, ona tu jest, wystaje za mankiet i dobrze to wiesz, że porwę ją i schowam w koszu na dnie. Mieli bardzo trudne owe kontynuowania, występujemy jako pierwsi, ale was widzę rozbawili. Wiem, jestem duży, wiem. Proszę państwa, dzisiaj można głosować na najlepszy kabaret drogą SMS-ową na portalu iTVShubin.pl. Jest sonda na najlepszy kabaret internetowy. To będzie specjalna nagroda, niespodzianka dla tych kabaretów. Głosować można, uwaga, uwaga, na kabaret FIFA Rapa. Można wysłać SMS-a o treści sonda, spacja, spacja, K, spacja, 4 na numer 71880. Koszt SMS-a wiadomo, złoty 23 z VAT-em. Przed państwem Krzysztof Iwisz. Dziękuję. Dobra, bo mi tata konto doładował, to